Mini, smaczek Mini! Hej wszystkim! Mam dzisiaj dla was niespodziankę, a raczej 8 niespodzianek! LOL Surprise! Laleczki LOL! Albo LOL, jak to woli! 8 super fajnych kulek, które mają 5 różnych warstw i w każdej z warstw ukryta jest niespodzianka. Może to być jakaś naklejka, mogą to być jakieś akcesoria, na przykład torebki, buciki, buteleczki, a na samym końcu znajdujemy super fajną laleczkę przesłodką. Jest to seria druga. Można znaleźć ją teraz w sklepach i wiecie co? Bardzo, ale bardzo podobają mi się te laleczki. Wiążą się one też z jakąś taką wodną niespodzianką ponoć. Zatem myślę, że powinniśmy otworzyć je i przekonać się sami, jakie kryją się w środku różnego rodzaju niespodzianki i wodne niespodzianki, co wy na to? Myślę, że tak. Hej! Ciach, ciach! Taśma klejąca jest i... Wow! Wiecie co? Wydobądźmy je wszystkie i będziemy sobie wow, po kolei je otwierać. Mamy aż 8. Bardzo dużo. Zróbmy tak. Wow! Wszystkie są. Tada! Pięknie! To co? Zaczynamy! Naprawdę nie mogą się doczekać, aż otworzą te kulki. Zacznijmy od pierwszej. Wszystkie wyglądają tak samo. Mają taki jasno-zielonkawy, może tak seledynowy kolor. I wszystkie mają 5 warstw. Ok, krok pierwszy. Trzeba zerwać pierwszą warstwę. O, to jest taki zamek. Super. Perforacja jest. Odpinamy zamek i się urwał. No to mi nie poszło, ale nie szkodzi. Spróbuję jeszcze raz. I co tutaj jest w środku? Pierwsza warstwa jest, mamy pierwszą niespodziankę. I jest to ukryta wiadomość, bomba oraz muszelka, czyli bombshell. Bombshell po angielsku znaczy bardzo atrakcyjna kobieta. Wiecie co, jest to chyba też naklejka. Teraz warstwa numer 2. I jest zamek, tutaj trzeba zdrapać. I znowu mi nie poszło. I znowu! Jej! Troszkę lepiej. Teraz mamy warstwę różową. Spójrzcie, warstwa różowa. I pisze tutaj, czy jesteśmy gotowi zanurkować. Ej, nie wiem, czy ja jestem gotowa na nurkowanie. Zaraz zobaczymy. I nic tutaj nie ma, tak naprawdę, w tej warstwie. Nic nie znalazłam. A miała być niespodzianka. Gdzie jest niespodzianka? No nie ma. No cóż, może będzie w środku więcej. Zdrapmy kolejną warstwę. Coś to ciężko idzie. I zaraz dotrę do kulki. Jest kulka, coś tutaj wystaje. Zobaczcie, coś różowego wystaje z tej kuleczki. Otwieram ją. 1, 2, 3, gotowe. Wow, dużo jest rzeczy w środku. Wysypię je wszystkie. I ulotka jeszcze. Kulka tutaj gdzieś z boku. Zaraz się przyjrzymy dokładnie temu, co mamy w środku. Więc to są wszystkie laleczki, które możemy sobie znaleźć w kulach. Można je kąpać. Jak się je będzie kąpało, to oczu naszym ukaże się niespodzianka. Na pewno musimy je wykąpać. I pisze tak, że mogą zmieniać kolor, mogą pluć, siusiać. Ojejku, mogą płakać. Mogą różne rzeczy robić. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Z tyłu jest jeszcze więcej informacji. Tu wyglądają, tu są pokazane duże siostrzyczki, już ubrane. Przefajne te stroje są. Który najbardziej wam się podoba strój? Ciężko stwierdzić, mi się podoba. A ta jest słodka. I ta też, ma taką fajną różową grzywkę i świetne okulary. To są takie malutkie, siedzące, bez ubranek. Okej, zróbmy tak. Połóżmy sobie to tutaj, z tyłu, żebyśmy dobrze widzieli. Kule na bok. Mamy 3 opakowania teraz. I jeszcze jakąś jedną ulotkę. Co to jest? Więc tutaj w środku pisze, że to będzie łańcuszek na klucze. I do tego można nalać wody.
i mogą się tutaj wykąpać, ale super, bardzo fajnie. I co dalej, co jeszcze mogą zrobić? Tu nie wiem, o co chodzi, tutaj ma smoczek w buzi, tutaj też ma smoczek, a tutaj nie ma. Czy to jest zimna woda? Czy to jest, czy to ma jakiś wpływ na to, czy one będą kąpane w zimnej albo w ciepłej wodzie? Zaraz będziemy musieli się przekonać. Otwórzmy pierwszą. Co my tutaj mamy? Co to jest? Co to jest? To wygląda jak jakaś torba, jakiś worek. To chyba jest jakiś worek taki. Akcesoria. Mamy jedno przynajmniej. Kulka numer dwa. Nie kulka, tylko opakowanie numer dwa. Nie chce się otworzyć. Może otwórzmy kolejne. Skoro tamto nie chce iść. Co tutaj jest? Wow, wypadło. I coś jeszcze mi spadło. Moment. Jest na ziemi. Aha, to tutaj się chyba... Jak się to mocuje? W ten sposób. I tutaj trzeba zahaczyć. I możemy sobie je teraz przy kluczach nosić. Bardzo fajnie. A, tu się zatrzaskują. No i super. No i fajnie jest. Podoba mi się. Teraz tak, woreczek kolejny. Co tu mamy? Okulary! Ale świetne. No to mamy już dwa rodzaje akcesoriów. Mamy torbę taką. I mamy okulary zielone. W tym już nic nie ma. Zaraz zobaczmy. Co tutaj? Tu już jest zaleczka. Wiecie co? Ja sobie wezmę nożyczki. Łatwiej jest otworzyć z nożyczkami. Jaka słodka. Spójrzcie na nią. Jakie ma wielkie oczy brązowe. Ma żółte majteczki, blond włosy. Przesłodka jest. Jak ona się nazywa? Które to jest? Tutaj ich troszkę jest. Które to może być? Podobna do tej, ale ta ma niebieskie oczy. Ta ma brązowe. Widzicie ją gdzieś? Ja jej nie widzę. Może to ta? Nie, to nie ta. Może to jest jakaś, której nie ma tutaj narysowanej. Może to jakaś taka niespodzianka, laleczka niespodzianka, której nie ma. Tu są takie, pisze on my way, w drodze, więc może to jedna z nich. Bo ja takiej nie widzę. Z żółtymi majtkami jest tylko taka, z różowymi włosami. Tutaj jest, o, taka. Żółte majtki ma jeszcze tylko ta. Wiecie, to chyba ta. Jej, znalazłam ją. Tutaj jest, tylko włosy ma tutaj jakieś różowe. Lil DJ? Czy to na pewno ta? Hip Hop Club, klub hip hopowy. Zaraz, spójrzmy na drugą stronę. To pewnie jest jej siostra. Ma trochę ciemniejszy kolor skóry, ale fryzurę ma taką samą. Z naszej laleczki nie ma. To skąd ja mam wiedzieć, jak ona się nazywa? Ale nie fair. Jak ona się nazywa? Tutaj coś jest? Tutaj też nic nie ma. Taki przynajmniej nie widzę. I też nie. Jak się nazywa moja laleczka pierwsza? Czy ktoś miał taką laleczkę kiedyś już? Mieliście taką laleczkę? Pomóżcie mi, jak ona się nazywa? Takiej laleczki po prostu nie ma. Niemożliwe. To jest niemożliwe. Dlaczego nie ma mojej laleczki? A zobaczmy może po fryzurach. No tylko ta taką fryzurę ma. Pozostałe mają jakieś inne kucyki. A z drugiej strony jeszcze raz. No nie widzę żadnych już z taką fryzurą. No nic! Nie wiem, jak się nazywa. Będziemy musieli sobie ją nazwać sami. Powiedzmy, że to jest Ania. Dobra, no to bierzemy naszą Anię. Zobaczcie, jak fajnie sobie siedzi w tym worku. Mamy naklejki nasze. Wybuchowa muszelka. Wiecie co? Zrobimy tak. Skoro to ma być wodna niespodzianka, to może ją sobie wykąpiemy. Co wy na to? Myślę, że to będzie dobry pomysł. A, mam tutaj specjalnie przygotowaną wannę z zimną wodą. A laleczkę sobie w niej zanurzymy. Najpierw nogi, powoli nogi. I co, nic się nie dzieje? Nic się nie dzieje. Całą zanurzę? Nic się nie dzieje. Może teraz głowę, może włosy jej się zmienią. Zanurzam? Nic się nie dzieje. To co, to ta nie jest wodną niespodzianką? Pływaj, lalko. Pływam, 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 nic. Nic się nie zmienia. To co to za niespodzianka?
Ale może jak w ciepłej wodzie zanurzę, to się coś zmieni. Mam ciepłą wodę przygotowaną w kubeczku. Nie w kubeczku, tylko w szklance. Poczekajcie. O, ciepła woda. Zanurzamy lalkę. I nic. I nic. Może przyniosę gorącą wodę. Może gorąca woda. Tylko żeby się nie poparzyła. Taka jeszcze cieplejsza niż ta, którą mam. Poczekajcie. Jestem już. Przyniosłam więcej ciepłej wody z czajnika nalanej. Ale nie martwcie się, nie jest wrząca. Zaraz zanurzymy lalkę jeszcze raz. Zmieniaj kolor. I nie zmienia koloru. Ona nic nie robi. Wpadła mi tam. Nic nie robi, nie zmienia się nic. Wiecie co, ta chyba po prostu nic takiego nie robi, poza tym, że jest słodka. Jest słodka i już, to jest chyba jej największy dar. No dobra, no to odłożymy sobie nasze szklanki na bok, wanilkę na bok i otwórzmy sobie kolejną może kulę. Może w tej następnej będzie jakaś inna laleczka, która będzie zmieniała kolor. Myślałam, że tej może się zmieni na różowy i zmieni kolor skóry jakoś, ale nie. Bo tak to by wyglądała wtedy jak ta, prawda? Jak ta cała DJ. DJ większa siostra. A są jakieś ubranka? Ona nie ma ubranek? Małe siostrzyczki chyba są bez ubranek. To ona chyba tak ma siedzieć sobie, o. Ciach, okulary na nos. Wkładamy, trochę duże. Wygląda śmiesznie. Damy jej tak tu, na górę, na fryzurę. O, i proszę. No i mamy jeszcze naszą sekretną wiadomość i naklejki, które trochę mi się zamoczyły. Ale nie szkodzi. Coś jeszcze? Nic więcej tutaj nie pisze. Możemy sobie ją tylko posadzić jeszcze do środka. O, tutaj do naszej kulki. I tyle. Można sobie ją tam zamknąć, można ze sobą ją nosić. Jest słodka, nie powiem, ale troszkę się zawiodłam, bo myślałam, że może jednak będzie zmieniała kolor. No to co, otwieramy kolejną kulę. Którą by tutaj teraz, może tą z prawej strony sobie otworzę. Gdzie jest zamek? Tutaj jest zamek. Odpinamy ten zamek. Może teraz do samego dołu uda mi się go odpiąć. O, może nie. Coś mi nie bardzo idzie. Nożyczki po prostu sobie wezmę i mi pomogą tutaj. O. O, znowu nie otworzyłam tak jak trzeba. Ale nie szkodzi. Gdzie jest moja pierwsza niespodzianka? Gdzie jest moja pierwsza niespodzianka? Spadła. Spadła jest tutaj. Pierwsza niespodzianka to jest naklejka. A taką już mamy. Spójrzcie, taka sama. Bomba i muszelka. Okej, więc mamy dwie naklejki takie same. Warstwa numer 2. Zdejmujemy warstwę numer 2. Tu coś jest tym razem. No i świetnie, mamy kolejną. A, pisze, wykąp ją, żeby zobaczyć niespodziankę. Zmieni kolor. Aha, no to w tej nie mieliśmy takiego czegoś, dlatego ona nie zmieniła koloru. No dobrze, no to wykąpiemy naszą laleczkę. Tak jest, musimy ją tylko najpierw z kuli wydobyć. O, otwieram, zdejmuję to. O, jest, kolejna warstwa, kulkę otwieram. Jaka laleczka w środku jest? Zaraz się dowiemy, na pewno będzie w którymś z tych woreczków. O, to sobie damy tutaj gdzieś z boku. I po kolei, co my tutaj mamy? Laleczka może na koniec. Co to jest? Zobaczmy. Mamy tym razem więcej woreczków. Czy mi się wydaje? Nie, chyba taka sama ilość. A, ten jest tamten był niebieski, prawda? Haczek, gdzie on jest? Tutaj był niebieski, a ten jest żółty. Zaraz sobie go przymocuję. Widzicie, czy taka mała część jest tutaj? To wchodzi w tą dziurkę. No, wchodź! Jest, weszło. Zahaczam. I gotowe. Tyle, zrobione. To do środka. I teraz tak. W tym woreczku mamy... A, mamy kolejne okulary. A wiecie co, my wtedy tych okularów nie zamoczyliśmy. Może te okulary zmieniają kolor. Zaraz sobie spróbujemy z tą lalką, czyli okulary zmienią kolor. I co tutaj jeszcze jest?
A, mamy kolejną jakąś taką reklamówkę. Będzie mogła sobie siedzieć w niej. I nic więcej tutaj nie ma. Pustka. I kolejna laleczka. To zakładam, że będzie wyglądało dokładnie tak samo. Chyba tak. Tak, to jest taka sama ulotka jak ta, którą z tyłu mamy. Tu już nie będę jej otwierała. A ta ulotka? Też taka sama. Wszystko to samo pisze. Musimy po prostu sprawdzać, czy jak wsadzi się ją do wody, to będzie zmieniała kolor. Okej. Okay. Jaką laleczką mamy? Tym razem mamy... Ale fajna. Ta mi się chyba bardziej podoba. Zobaczcie, ma fioletowe oczy, ma włosy biało, czarne i ma żółte majtki. Które to jest? Widzicie taką? Szukam i nie widzę. Widzę, tutaj jest. Tu pisze na niej Heartbreaker. O, łamaczka serc. I obok tego jest taka niebieska kropeczka. Zobaczcie, niebieska kropeczka. Co znaczy, że jest ona dosyć pospolita. Popularna. O, fajnie by było znaleźć taką, która ma gwiazdkę. Ona byłaby bardzo nietypowa. Albo taka z serduszkiem. Super nietypowa. O, okej. Okay. Fajnie by było strój też znaleźć jakiś. Na razie są same gołe bobasy. Dobrze, przetestujemy to. Wanienka, wsadzimy ją do wanienki i zobaczymy, czy zmieni kolor. Zaczynamy. Nogi najpierw. I co? Nie zmienia. Ramiona, brzuch? Coś się zmieniło? Nic. Nic się nie zmienia. To co dalej? Może głowa? Głowa? Wygląda tak samo. Nic się nie zmienia. O co chodzi? Może trzeba potrzeć jakoś? Nie. Miała zmienić kolor. Dlaczego nie zmieniła koloru? Zaraz zobaczmy w ciepłej wodzie. Która była ciepła? Ta była ciepła. Już troszkę wystygła ta woda, ale zobaczmy. I co? Zmieni się. Nic się nie zmienia. Ale nie fair. Dlaczego się nie zmienia? Ta miała zmieniać kolor. Nic koloru nie zmienia. Niesprawiedliwe! To do jakiej wody mam to wsadzić? Miałam zimną wodę we wannie. Ta jest ciepła i dalej nic? To jest jakieś oszustwo. Dlaczego ta lalka nie zmienia koloru? I co ja mam teraz zrobić? Ja chciałam zobaczyć, jak kolor zmieni. Może jak jej dam trochę ciepła, tak o. O, w ten sposób to coś się stanie? Nie, nic. Nic się nie dzieje. Ale nie wypał. Bomba, dokładnie, bomba nie wypał. Lalka nic nie robi. No chyba, że wrzątkiem ją poleję. Myślicie, że powinnam ją wrzątkiem polać? Wiecie co? Spróbuję. Idą do kuchni, poleję ją wrzątkiem. Tak troszeczkę, tylko nie bójcie się, to jest lalka, nic jej nie będzie. I zobaczymy, czy zmieni kolor, czy nie. Zaraz przyjdę. Jestem. Wiecie co? Spróbowałam z gorącą wodą, ale nie działa. Ale tak sobie pomyślałam, może moja zimna woda nie jest wystarczająco zimna, bo to była taka zwykła z kranu, bez żadnego lodu. Więc spróbowałam w bardzo zimnej wodzie, którą tutaj mam. I coś się zaczęło naprawdę dziać, zobaczcie. Ona jednak zmienia kolor. Tylko musi mieć lodowatą wodę. Widzicie? Zobaczcie na jej oczy. Zmienia kolor. Tylko, że ja lodu nie mam. Ale może jak ją wystarczająco długo podtrzymamy tutaj, w tej zimnej wodzie, to jakoś się zmieni. Zobaczcie, majtki zmieniają jej kolor już. Może to potrzeba czasu. Może powinnam tutaj wrzucić jeszcze tą drugą i ona też zmieni kolor. Tak zrobię, czekajcie. Zróbmy miejsce, jedna. Stój, nie wywracaj się. Gdzie jest moja druga laleczka? Tutaj. Okulary. Okulary na bok i zrobimy tak. Druga obok niej. Wow, nie wywracajcie się, ja chcę to widzieć. Ta też zmienia kolor, zobaczcie. Jest! Odkryłam, jak to działa. Trzeba po prostu do zimnej wody to dać. Ale wiecie co, ja też jestem gapa, bo na instrukcjach tam było coś jak kostki lodu, prawda? Na tej takiej czarno-białej instrukcji. Te lalki się wywracają. No i nie widać teraz nic. Ale zobaczcie, na instrukcji. Tutaj kostki lodu są, prawda?
Ja tak się zastanawiam, o co to chodzi, a to po prostu trzeba dodać bardzo zimnej wody i tyle. Bardzo zimna woda i gotowe. A. No dobrze, no to zobaczmy, co się stało ze szmiralkami. No zmieniają rzeczywiście kolor. Widzicie, jak majtki zmieniły się na kolor tutaj, taki pomarańczowy. I oczy zrobiły jej się różowe. A ta druga jak? Ta druga też ma oczy różowe i majtki też się zmieniają. Ciekawe, czy jakbym naprawdę lodu dodała, to by było jeszcze zimniejsze. I by się całe zmieniły. Bardzo możliwe. O, już nogi! Zobaczcie, nogi już jej się zmieniają trochę. Może wtedy zmieni kolor skóry na taki ciemniejszy. A, i wtedy ta laleczka może zamieni się. Wow, ale mi wypadają one całe. Aha! Może ta tutaj, ta pierwsza, w tym momencie będzie rzeczywiście wyglądała jak ta bliżej tutaj. Będzie miała ciemny kolor skóry. Będzie miała różowe oczy. Tak, ta ma różowe oczy, to będzie ta! To będzie ona! Jak długo one muszą stać w tej wodzie, żeby zmienić kolor? Wow, chyba długo. Coś mam wrażenie, że bardzo długo. Wiecie co? Zrobimy tak. Nalałam tutaj strasznie. Postawimy sobie je z boku. Niech postoją w tej wodzie. Może zmienią kolor. A w międzyczasie otworzymy sobie inne laleczki i je potem dorzucimy do wody. I zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, czy wszystkie będą zmieniały kolor, czy nie. Jakie będziemy mieli akcesoria i tak dalej. Myślę, że to jest super pomysł. Lalki sobie tam są. Zobaczymy zaraz. Którą kulkę teraz będziemy otwierali? Może tą z lewej strony. Z lewej strony coś tutaj odstaje. Może jakaś fajna niespodzianka będzie. Jest i zamek. Już zdzieram. Chyba mi się uda. Zdzieram pierwszą warstwę. Prawie do końca zamek udało mi się otworzyć. I co mamy w tej warstwie? Mamy kolejną naklejkę. I kolejna taka sama wiadomość. Takie same wszystko jest. Jak na razie. Trzy z bombą i z muszelką różową. A, zobaczmy teraz, co jest w kolejnej warstwie. Zamek otwieramy. Ta ma fajną czapkę, prawda? Super. Coś tutaj jest, czy nie ma nic? Coś jest. Co tutaj pisze? Pisze, że zmienia kolor. Dokładnie to samo, trzeba ją wykąpać. Szkoda, że nie napisali wykąp w lodowatej wodzie. Tylko dali rysunek, z którego Jaga nie zauważyłam, że trzeba po prostu użyć lodu, kostek. I kolejna warstwa. Jej, ta warstwa nie chce zejść. No, warstwo. Jest, udało się. Naderwałam to. I jaką laleczkę będziemy mieli w środku? Ciekawa jestem, może jakaś... Może nie będziemy mieli w ogóle żadnych takich samych, że będą wszystkie różne. To by było super, miałabym kolekcję. 8 już. Z 45, 45 to całkiem dużo. Trzeba dużo pieniędzy wydać na to, żeby 45 tak naprawdę mieć. Ja tylko 8 mam. Zaraz zobaczymy. A, kolejna kulka. Tutaj kładę sobie to. To jest wszystko to samo, więc daję to na bok. Nie będzie nam to aż tak potrzebne. I już to mieliśmy. I tak, co my tutaj mamy? Różowy woreczek numer 1. I mamy kolejną taką torebkę. Torbę raczej na naszą laleczkę. Bardzo podobna do tej, jeśli chodzi o kolor. Jeśli chodzi o kształt, to nie, ponieważ ta ma taką fajną kokardę. A, i co tu jeszcze jest? Znowu mamy okulary. Chyba znowu już mamy okulary. Ale tym razem są niebieskie. Niebieskie są fajniejsze niż zielone. Bardziej mi się podobają. Cicho, czy zmieniam kolor? Zmieniam kolor? Zmienicie kolor? A, nie. Nie zmieniają. A te? Też nie zmieniają koloru. Zmoczyłam je tylko. I co tu jeszcze jest? Aha, tu jest ten haczyk taki. Ciekawe, czy będzie taki sam kolor? Różowy tym razem. Mam różowy i cały różowy, nawet ten malutki taki cypeleczek. Gdzie ta kulka jest? Tutaj. Wchodź. Poleciało gdzieś tam. Muszę to teraz znaleźć. Spadło na ziemię. Ale chcę to najpierw zahaczyć, nie umiem. No zahacz się, jest. I tu dopnę. Tada, mamy to. Tu gdzieś z boku to dam. Gdzie to poleciało? A, mam to. Znalazłam.
kolejna kuleczka. I jeszcze tylko zostało nam otworzyć lalkę. Zobaczcie, te już tak coś tam zmieniły kolor, ale nie do końca. Chyba na tym poprzestało. O! I taką lalkę już mamy. Mamy dokładnie taką samą. Ciekawe, czy ta będzie zmieniała lepiej kolor. Myślicie, że powinnam ją wsadzić do wanny? Albo do tej lodowatej wody? Zróbmy tak. Zmieniasz kolor szybciej? Zmienia czy nie zmienia? Nie, nie zmienia koloru w ogóle, ani trochę szybciej. Chociaż może włosy się zmieniają troszeczkę na brązowe? Nie, nie zmienia się nic. Ani trochę szybciej. Majtki? Chociaż? Dobrze, wiecie co? Zostawimy ją w środku. Mamy trzy lalki, już jak to śmiesznie wygląda. Trzy lalki w szklance z wodą. Może akurat ta będzie szybciej zmieniała kolor. I tyle. Mamy jeszcze 1, 2, 3, 4, 5 kulek do otworzenia. Weźmiemy sobie tą po prawej stronie najbardziej. Mamy już trzy torebki. Trzy torebki, trzy pary okularów. Trzy naklejki. I zaraz zobaczymy, co znajdziemy w kolejnej kuli. Zamek jest, odpinamy go. I znowu mi nie poszło, ale nie szkodzi, damy radę jakoś inaczej. Jest. Gdzie jest naklejka? Gdzie jest naklejka? Jakaś inna? O, taka sama. Wszystkie takie same są? Myślałam, że one się jakoś różnią. 8 kulek i takie same. Nie fair. Dobrze, kolejny zamek, kolejna warstwa do otwarcia. No, otwieramy to. Wiecie co, nożyczki z pomocą przyjście mi. Z nożyczkami trzeba ostrożnie. Chyba coś przycięłam. O nie, przycięłam coś. Och, tak to jest, jak jestem nieuważna. Przycięłam. Ale to jest chyba tylko informacja. Tak, widzicie, jak przycięłam? Ale narobiłam. Pisze, żeby znowuż tą zanurzyć w wodzie i zmieni kolor. No dobrze. Tak zrobimy też. Tylko najpierw ten zamek, a tutaj już nie powinno być żadnej klejki, to nie powinnam też nic przeciąć, więc ciach nożyczkami i dajmy radę. Ach, jest, mamy kulę i w środku kolejne rzeczy, wow, wow, znowu mi spadło, coś mi dzisiaj wszystko leci. Okej, to jest to samo, co już mieliśmy, nie będzie potrzebne. To też na bok z tym. I teraz tak. Aha, no to jest ten haczyk. Zobaczcie, to jest ten haczyk taki. To tego nie wyciągam, bo nie ma sensu. Chyba żółty jest. Co to za kolor? Żółty. A widzicie, jak fajnie? I jak się tutaj da do środka, to wygląda jak pomarańczowy. Jak się wyjmie, to żółty. No fajna ta folia. Półprzeźroczysta. Super, nie? To wiecie co, to tego nie wyciągam, bo po co? Daję to tu gdzieś z boku. I zaraz zobaczymy, jakiego koloru są okulary. Tutaj wyglądają jakby były pomarańczowe, więc może też będą żółte w środku. Jakie są? Nie, czerwone. To mi nie wyszło. Czerwone okularki. Czerwone i niebieskie na razie najfajniejsze. Zielone takie sobie. Tu już nic nie ma. A, to będzie na pewno jakaś torebka znowu. Jest torebka, kolor zielony, a chyba taka sama, już taką mieliśmy. Mamy taką samą torebkę. O nie, a teraz pewnie się okaże, że mamy taką samą lalkę w środku. Pewnie będą te dwie takie same lalki? Chyba tak. Zaraz zerknijmy. I taka sama lalka. Taka sama lalka, to nie będziemy jej nawet kąpać, bo nie ma co, już mamy trzy i nie zmieniałem tego koloru jakoś. Może naprawdę potrzebują lodu? Nie wiem. Niech sobie tu siądzie. Wygląda fajnie, jak siedzi. Chociaż jedna zostanie sucha. O, proszę bardzo. Wow. Źle ją posadziła, mi się wywróciła. Zróbmy tak. O, od razu lepiej. Trzyma się. Niech się patrzy tutaj na nas. Może tak głębiej jeszcze. A, to się zagięło, dlatego nie weszło głębiej. Tu idziemy po bokach ręce. O, będzie fajnie. Siedziała. O, brawo. I jeszcze kulek zostało. 1, 2, 3, 4 kulki. Może tą po lewej stronie sobie teraz otworzymy. Ło, wywraca mi się tutaj ulotka. O, miejsce jest.
I otwieramy kolejną kulkę. Gdzie ten zamek jest? Gdzie ten zamek? Tutaj. O, udało się naderwać. Moja pierwsza niespodzianka. Chcę jakąś inną naklejkę. Ty, 1, 2, 3. O, taka sama. One chyba wszystkie są takie same. Czyli tak naprawdę nie opłaca się kupować takiego opakowania. Może jakoś, jakby się pojedynczo próbowało kupić, to by się jakoś różniło. A na razie mamy dwie takie same lalki. Dwa razy po dwie takie lalki. 4 łącznie. Teraz będzie 5. Mam nadzieję, że ta będzie jakaś inna. I tutaj też piszę, żeby ją ukąpać, żeby zmieniła kolor. Jeśli będzie wyglądała jakoś inaczej, to pewnie ją wrzucę do szklanki z wodą, ale jeżeli będzie taka sama jak te, to nie będę tego robiła. Gdzie jest zamek? Tutaj jest zamek. Nic chyba pod spodem nie ma. Mogę użyć nożyczek bezpiecznie. W miarę bezpiecznie. Ostre te moje nożyczki, muszę uważać, żeby się nie skaleczyć. No, nawet z nożyczkami mi nie idzie. Jest. A, otwieram to. Czekaj, co będzie w środku? Tak naprawdę może jakaś inna będzie. Wysypmy to szybciutko stąd. To już było. Nic takiego, tylko kulka. Laleczka, najpierw złożę laleczkę. Nie chcę zobaczyć, jaka jest laleczka. Jest! Mamy inną laleczkę! Haha! Super, to ma zielone oczy i ma różowe majteczki. Blond włosy, dwa kucyczki, takie słodziutkie. Zaraz zobaczmy. I co, nic? Wrzucę ją tutaj może. Wrzucić ją? Może zmieni kolor. Wrzucę ją. Jest. I co, coś się dzieje? Na razie nic. Sprawdzimy potem. Na sam koniec wszystkie je wyciągniemy. I zobaczymy, co się zmieniło. Aha, to jest ten łańcuszek taki. Nie łańcuszek, tylko taki haczyk. Na bok. Kolejne okulary. Jaki kolor mamy? Tym razem mamy zielone. O, zielone są fajne. Zielone mi się podobają. Bardzo fajne. I co jeszcze? I kolejna torebka, w której można sobie lalkę posadzić. I taką też już mieliśmy. Zobaczcie, takie same. Takie same. Ale wiecie, jak się nazywa ta nasza żółta lala? Znaczy ta z żółtymi włosami. Czy to jest ta? To chyba ta. Zobaczcie, ona jakoś zmienia trochę kolor. Taka blada się zrobiła jakaś. Nie, to nie ta, ma inną grzywkę. Widzicie ją gdzieś? Dwa kucyki po bokach ma mieć, to ta? Może to i ta, tylko bez ubrania? Snow Angel? Śniegowy anioł. Nie, to chyba nie ta. A może? Inna nie ma takich kucyków. To chyba ta będzie. Może zmieni kolor na biały. Zobaczymy. Dobrze, włożę ją tutaj z powrotem. I szukamy dalej kolejnej laleczki. Mamy już troszkę ich, prawda? Ile? 1, 2, 3, 4, 5 po okularach nie poznacie, po tym, że już się nie mieszczą mi tak naprawdę w szklance. Wow. Jeszcze tylko 3 kulki do otwarcia. Może tą po lewej stronie teraz sobie otworzymy. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, czy uda nam się znaleźć jakąś inną jeszcze. O, pierwszy raz. Spójrzcie na to, pierwszy raz. A już otworzyliśmy tych kulek trochę. Udało mi się ten zamek normalnie tak w dół otworzyć. Jej! I co? Coś mi wypadło? Co to jest? Znowu to samo. Znowuż to samo, jakaś bomba. Bomba i mszelka. Przypominam, że znaczy to bombshell, czyli ktoś bardzo ładny. Zobaczmy, co jest w środku. Coś tutaj będzie? Czy nie będzie? Nic nie będzie. A, coś jest. I co pisze? Że znowu zmienia kolor. A ja chcę jakąś płaczącą. Nie ma płaczącej? Nie ma płaczącej, bo te małe nie płaczą. Dam radę to odskubać. Jest. No, jeszcze jedna warstwa na tej kuli. O, coś tu wystaje. Woreczek. Zaraz zerkniemy sobie, jaką laleczkę znaleźliśmy. To nie jest laleczka, to jest torebka.
Chyba jakaś inna, nie, taka sama. Chyba będzie zielona też. Zobaczcie, zielona. Kolejna zielona torba. Taką już mieliśmy, prawda? To już trzeci raz, kiedy taką samą torbę znajdujemy. Szkoda, ja chciałam jakąś inną jeszcze. Niebieskie, też już mieliśmy. Okulary, kolor niebieski. Też już takie były. Ale są fajne, niebieskie mi się podobają. Niebieskie są świetne. I jaką mamy lalę? Zaraz zobaczymy. Takie nie mieliśmy jeszcze. Jest, mamy jakąś inną! Super! A ma fajne włosy, zobaczcie. Takie pomarańczowe. I gdzie ona jest? Widziałam tu gdzieś taką. Tutaj jest. Lil Neon Cutie. Okej. Bardzo ciekawa nazwa. I tutaj pisze co? Cosplay Club. Jak wygląda większa wersja w ubraniu? Gdzie ona jest? Jest ta. I ona jest popularna. A tamte pozostałe? Jakie one były? To miała być ta. Nie, to nie była ta. Ta Snow Angel. Jeżeli to jest Snow Angel, to jest ona taka już troszeczkę bardziej rzadko spotykana. Ale to będzie ta na pewno, prawda? Neon. Cześć, Neon. Bardzo fajna jest. Słodka, niebieskie oczka ma. Podoba mi się. Zobaczymy. Trzeba by było ją wrzucić do wody, ale nie mamy już miejsca. I co teraz? Chyba muszę przynieść kolejną szklankę. Wiecie co? Zaczekajcie. Przyniosę. Jestem, jestem. Wrzuciłam już lalkę do wody. Lodowatej. Aż nie chcę nawet wkładać tam palca, bo jest takie zimne. I co? I zaczęła zmieniać kolor. Ta pieluszka, zobaczcie, pieluszka jej się zmieniła. Super. Zatrzymamy sobie ją w tej wodzie na dłużej. Gdzie by ją dać? Może z tej strony? Okej, mamy teraz dużo lalek w wodzie. I zostały nam jeszcze tylko dwie kulki do otwarcia. No, to zaczynamy. Zamek chyba z tej strony muszą tu naderwać. No, zamek! Jej, udało się. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Nic? Nic nie ma? Ale oszukali mnie. Nie ma nic. Żadnej naklejki? To jest bardzo podejrzane. Gdzie to jest? Chyba, że mi gdzieś wypadła? Nie, nie ma. Po prostu nie ma. To już drugi raz, jak nie ma nic w warstwie. O, nie fair. Kolejny zamek. Może tutaj coś będzie. Coś jest? Jest. I pisze, żeby znowu dać do wody i wtedy powinno zmienić kolor. Okej, tak też zrobimy. I ostatnia warstwa. Gdzie ten zamek? Jest tutaj zamek. A, mam to. No powiedzmy, powiedzmy, że to mam. Jej, schodzi, 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 schodzi. I mamy kulkę. I teraz tak, otwieramy. Okulary! Dlaczego te okulary w ogóle nie są w woreczku? Jak tak może być? Niebieskie, bardzo fajne. Mamy już trzy pary niebieskich okularów. Okej, to jest do kluczy. Teraz tak. Torebka. Zobaczymy, jakiego koloru będzie. I jest to torebka koloru zielonego. I już taką mamy. Czwarta taka sama torebka. 4 na 8. Na 7, bo jeszcze jedna jest tutaj. I tak. To już mieliśmy. Nic tam więcej nie ma. Nie, nic. Tylko instrukcje. Dodajemy sobie gdzieś to na bok. I została nam laleczka, ale wiecie co? Chyba przed chwileczką właśnie taką samą laleczką znaleźliśmy. Czyli widzicie co? Jak sobie tą wyjmę, to będziemy widzieli porównanie tak naprawdę, co się zmieniło. No okej, no widzimy, że majtki zmieniają kolor. Te są takie już teraz bardziej fioletowe. Oczy zmieniają troszkę kolor na różowy. Nic więcej! Bez żadnej tam rewelacji, nic więcej się za bardzo nie zmienia. Tak sobie, prawda? Dajmy ją jeszcze raz do wody. Wiecie co, może jakbym lodu dorzuciła, ale ja nie mam lodu, to jest ten problem. Ale ta woda, którą naprawdę tam nalałam, jest bardzo, ale to bardzo, bardzo zimna. Lalkę sobie możemy wsadzić tutaj teraz, bo w zielonej już siedzi nam innego rodzaju laleczka. To damy sobie tutaj do tyłu, porządek musi być. Kropelka wody. Sio.
I ostatnia kulka nam została. To jest niemożliwe, że już tyle ich otworzyłam. Ostatnia kulka z 8 kulek do otwarcia. Musicie teraz trzymać mocno kciuki, żeby udało mi się tym razem znaleźć jakąś inną lalkę, która będzie miała jakąś inną może naklejkę. Okej, no to tyle z innej naklejki. Ta sama naklejka, ta sama wiadomość. Tyle. Więc trzymajcie kciuki, żeby były inne akcesoria i żeby była inna laleczka. I jeśli Tom trzeba zanurzyć w wodzie, chyba tak, o, tak, zobaczcie, tutaj prześwituje przez folię, pisze, że trzeba zanurzyć w wodzie, żeby zmieniła kolor. Więc skoro ta też zmienia kolor, żeby zmieniała ten kolor fajnie jakoś, a nie tak jak pozostałe. Tak, to jest to, ma zmieniać kolor. I co to jeszcze? Boję się, nie otwieram, bo się boję. Postawię sobie to tutaj. O, zurlało się. Damy tak, o. Koniec, nie otwieram, bo się boję. Nie, tego nie chcecie, prawda? Nie chcecie tego na pewno, żebym się bała. Do odważnych świat należy. Miejmy nadzieję, że znajdę lalkę jakąś fajną, której jeszcze nie mam. I że będzie fajnie zmieniała kolor. Trzymajcie kciuki, naprawdę trzymajcie kciuki bardzo mocno. O, folia, kolejna warstwa. Tyle tych warstw, wow. Uwaga. I widzę, co, ja już widzę, że to jest taka sama. Już taką mamy, a ona nie zmienia koloru fajnie. O, co jeszcze mamy? Może akcesoria są jakieś inne? To na pewno nie jest inne. To jest to samo, takie już mamy. Ale czy coś jest innego? Jest! Znaleźliśmy coś innego! Nareszcie znaleźliśmy coś innego! 1 na 8, co to w ogóle jest? O, jakiś stworek! Jakiś śmieszny stworek, może to jest zabawka? Mamy to tutaj na liście? Nie, nie ma takiego czegoś. A z drugiej strony to są tylko lalki. Co to za stworek? Ma antenki, uśmiecha się, zaraz do wody. Może to wsadzimy? Woda? Zmienia kolor? Nie, nie. Wrzucę go na wszelki wypadek. Zobaczymy. Potrzymamy go w wodzie. I mamy też torebeczkę. I torebeczka jest ponownie zielona. Ile już zielonych torebek mam? Za dużo. Ja chciałam mieć inne kolory. Ja chciałam coś czerwonego, może fioletowego, a tu mam zielono-różowo. I tyle. No tylko okularki mają inne kolory, ale laleczka jest świetna, prawda? Lala jest super. Można sobie ją jakoś tu posadzić. Stoi tak? Da radę stać? Czy nie? Tutaj da radę? Utrzyma się? Zaraz, spadnie. Nie, nie będę jej tak stawiała. No i tyle, i więcej nic nie mam. To co, zobaczymy sobie może, co się stało z tymi laleczkami, czy jakoś zmieniły kolory, czy nie. Siadaj tutaj, laleczko. Więc wyciągamy. O! Tak, stworek. Stworek w ogóle koloru nie zmienił. Wrzuciłam go na wszelki wypadek. Ale nic. Na bok z nim. Ta, coś jeszcze jej się zmieniło? Nie, tej już więcej nic się nie zmieniło. Tylko troszeczkę przy oczach zmieniło się na różowe. Pieluszka była wtedy taka bardziej fioletowa. Ale woda nam robi się już coraz cieplejsza, więc nic, nie wyszło. Woda na bok. O, damy sobie ją tutaj. Siedź, laleczko. Kolejna laleczka. No te majtki troszeczkę tam na fioletowo zaczęły się zmieniać, ale nic poza tym. Siadaj, lalka. Kolejna. Też nic. Jak się zmienia, to tylko troszeczkę przy oczach, troszkę skóra i nic więcej. No, ale wyglądają słodko, prawda? Są słodkie, tylko te kolory jakoś... Może przez to, że naprawdę mam zbyt ciepłą wodę. Tam pisało, żeby lód dodać, a ja nie mam lodu i co teraz? Wiecie co, będę chyba musiała skądś lód skombinować, wsadzić do zamrażarki, kostki zrobić i tyle. Tak zrobię. Tak będę musiała zrobić i pokażę wam, co się stało z nimi może później. O! Tada! Są słodkie! Ale kolor mógłby zmieniać jakoś lepiej. Przecież nikt nie będzie specjalnie brał lodu po to, żeby trzymać, nie wiem, godzinę w tym lodzie, żeby ewentualnie w końcu zdecydowało się zmienić kolor.
Co nie zmienia faktu, że są słodkie. Podobają mi się. Która laleczka jest najfajniejsza według nas? Mamy kilka takich samych. Ułóżmy sobie je tak samo. O. To są te same, tylko w innych torebkach siedzą. Mamy dwie z biało-czarnymi włosami. No, siedźcie sobie tutaj. Czemu się wywracasz, lalko? Zobaczcie, to jakoś nie chce siedzieć. O, może tak. Jest, siedzi. Mamy fajnego stworka. Śmieszny taki z antenkami. Tych mamy razy trzy. Wow, tych to mamy najwięcej. Ta jest tylko jedna, niepowtarzalna. I proszę, różową mamy. Różowo-pomarańczowe włosy. To mamy razy dwa. Ta, zobaczcie, no tak zaczęła jakby zmieniać troszkę ten kolor na biały. Więc może rzeczywiście, jakbym je tak podtrzymała, to byłoby lepiej. Ach, teraz widać je o wiele lepiej. Wszystkie po kolei. Wiecie, co ja zrobię? Ja naprawdę wezmę ten lód do zamrażarki, wrzucę te laleczki do wody, będę dodawała lodu i zobaczymy, czy się zmienią. I zaraz Wam pokażę, co się tak naprawdę stanie. Bo musimy wiedzieć, czy one zmienią ten kolor jakoś normalnie, czy nie. Jeśli nie, no to cóż, trudno. Mamy takie, a nie inne. A jeśli zmienią, no to super, no to fajniej. Jeszcze możemy otworzyć duże siostrzyczki. I całą kolekcję 45 lalek. O, chyba którąś wywróciłam. I mamy się naprawdę czym bawić. Są słodkie. Mnóstwo ich. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Ja idę zaraz zobaczyć, co zrobić z tym lodem. Jakoś szybko go muszę wykombinować. I zaraz do Was wrócę. Czekajcie. Jestem, już jestem, wykombinowałam. Wiecie, co zrobiłam? Pożyczyłam lód. Wzięłam laleczki, dałam do wody lodowatej, przytrzymałam je w lodówce. Tak, tak, wsadziłam laleczki do lodówki, dokładnie. I to o co się... I to o to, co się stało. Więc, jak porównamy sobie je teraz, to widzimy, że to dalej ma tylko troszkę bardziej fioletowe majtki. Oczy tutaj, białka ma różowe. I tak naprawdę nic więcej się nie zmieniło. Nawet z tyłu majtki nie zmieniły koloru. Tak więc zmiana nie jest zbyt widoczna. Jeśli chodzi o tą blondyneczkę tutaj, jak porównamy sobie ją do tej, to zobaczycie, że majtki zmieniły kolor tylko na troszeczkę taki różowy. Białka też zmieniły kolor na różowy i nic więcej się nie zmieniło. Włosy się nie zmieniły, nic a nic. Postawimy sobie je tutaj. I mamy jeszcze taką, o, w żółtych włosach. Myślałam, że cała się jakoś na biało zmieni, ale niestety nie. Majtki jedynie troszeczkę jej ściemniały. Z tyłu nie, tylko z przodu. Białka troszeczkę zróżowiały. Nic więcej tak naprawdę. Tu dostała takich plam białawych. I ostatnia, ups, znowu to wywróciłam. No, trzymaj się, Lola. Nie chcę jakoś się trzymać dobrze. O, wywracam ją. Może posadzę ją po prostu do innego. O, tutaj sobie niech siądzie. Będzie jej wygodniej może. I teraz to wywróciłam. Wszystkie wywracam jakoś. Ostatnia laleczka. Ta z czarno-białymi włosami. O, widzicie, co się stało? Białka też troszeczkę zmienimy kolor na różowy. Majtki też lekko na różowy. Ale tak naprawdę nic specjalnego. Myślałam, że będzie to wyglądało zdecydowanie lepiej. No ale cóż, mamy co mamy. Przynajmniej sprawdziłam, prawda? No, mamy naszą kolekcję laleczek. Jeśli Wam się podobają, i stworka mamy jeszcze jednego. Jeśli Wam się podobają i chcielibyście takie mieć, dajcie nam kciuk w górę. Jeśli Wam się nie podobają, dajcie nam kciuk w górę też. Piszcie w komentarzach, która z laleczek jest najfajniejsza według Was. I piszcie też, czy może znaleźliście jakieś inne laleczki niż ja. Może macie takie, które lepiej zmieniają kolor. Dajcie znać. Trzymajcie się. Pa, pa. Subskrybujcie kanał. Kciuki w górę. Pa.